Czego się nauczyliśmy? Metoda Discovery Lab wiele daje uczniom, bo przecież nie stosuje się jej na każdej lekcji. Dużo jest uczenia się na pamięć, słuchania wykładów. Te zajęcia są ważne, jednak dopiero prawdziwy kontakt z materiałem, nowe spojrzenie na niego, pomaga coś stworzyć i zastosować. To nie jest tradycyjny model, gdy nauczyciel wchodzi i wygłasza wykład. Dzieci czynnie uczestniczą w zajęciach. Nauczyciel czasami coś podpowie, ale pracują samodzielnie. Cieszę się, będąc w zespole Discovery Lab. Świetnie jest patrzeć co dzień, jak uczniowie opanowują nowe pojęcia. Rola instruktora w nauczaniu projektowym polega raczej na ułatwianiu. Instruktor nie jest jedynym arbitrem wiedzy, który staje przed uczniami i rozdaje mądrość. Jest partnerem w procesie nauczania. Pomaga im pokonać trudności związane z nowymi, złożonymi zadaniami. W inżynierii nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Inżynieria to sztuka. Uczniowie muszą sami wymyślić, jak rozwiązać zadanie. Gdy uczeń przychodzi i mówi, nie wiem, co zrobić, pytamy, jaki masz pomysł na rozwiązanie tego zadania. Zachęcamy uczniów, by się od nas uniezależniali i uczyli się samodzielnie. Ta metoda jest wdrażana po prostu przez współpracę. Każdy ma inny bagaż doświadczeń, inne spojrzenie. Uczymy się od siebie nawzajem. To już dużo, że sami w czymś uczestniczą. Budują most, układają bryły geometryczne z origami. Ważniejsze jest jednak, że przyswajają wiedzę i przekazują ją innym. Jestem z nich bardzo dumna i podziwiam ich kreatywność. Potrafią przygotować coś, z czego sami są dumni i pokazują zdobytą wiedzę. Chcemy, by wiedzieli, że mogą odnosić sukcesy, mierząc się z nieoczywistymi zadaniami, z takimi, które nie mają jednego prawidłowego rozwiązania. Okaże się, że wytrwałość to najlepszy sposób radzenia sobie z trudnościami. Yay! Yay!